Cześć, jestem Hania. A ja jestem Tymek. A ja jestem Kuba. Cała nasza rodzina uwielbia podróże, a tym razem postanowiliśmy odkryć województwo łódzkie, które zmienia się nie do poznania dzięki funduszom europejskim. To zainspirowało nas do stworzenia vloga, w którym podzielimy się z Wami naszymi lokalnymi odkryciami, a także pokażemy Wam najlepsze miejsca na łódzkiej mapie zwiedzania. Tego weekendowego, wakacyjnego, z dziećmi albo bez dzieci, zwiedzania aktywnego czy nastawionego bardziej na odpoczynek. Ja nazywam się Agnieszka i zapraszam Was w niezwykłą podróż po województwie łódzkim. W każdym odcinku odkryjemy nowy zakątek. A w dzisiejszą podróż wybierzemy się pociągiem, ponieważ zakątki, w które Was zabierzemy, są doskonale skomunikowane, jeśli chodzi o kolejowe połączenia. W drodze możemy odpocząć, a także poczytać o miejscach, które chcemy Wam pokazać. Zaczynamy! Chodźmy. Witamy Was w Skierniewicach. Jak widzicie, za nami znajduje się przepiękny, zrewitalizowany dworzec PKP. Rewitalizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie fundusze europejskie. A my udajemy się do pierwszego miejsca. Chodźcie z nami! Znajdujemy się przed Centrum Kultury i Sztuki, jednej z największych inwestycji województwa łódzkiego, która pochłonęła ponad 12,5 miliona złotych. Te i inne wydarzenia kulturalne, które Skierniewickie Centrum Kultury i Sztuki organizuje dla mieszkańców regionu, są możliwe dzięki dostosowaniu obiektu do współczesnych wymagań kulturalnych. W środku czeka już na nas pani dyrektor, która oprowadzi nas po obiekcie, a także opowie nam, jakie wydarzenia kulturalne oraz zajęcia znajdują się w ich ofercie. Chodźcie. Chodźcie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Przede wszystkim chcielibyśmy bardzo podziękować za zaproszenie i mam taką prośbę, czy kilka słów na temat tego miejsca mogłaby nam pani opowiedzieć? Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, wyjątkowe miejsce, kulturalne serce miasta. Motywem przewodnim, jak już myślę, że państwo zauważyliście, jest motyl. Motyl, czyli i symbol odrodzenia i takiej wolności również twórczej. O to nam chodzi w Centrum Kultury. Od marca dzięki zakończonej inwestycji możemy działać, możemy budować ofertę kulturalną i naprawdę nie narzekamy na brak odbiorców. A jakie warsztaty oraz zajęcia czekają na odwiedzających? Cała gama warsztatów, ponieważ oferta edukacja artystyczna to podstawa naszej działalności. Mamy warsztaty plastyczne, wokalne, taneczne, gra na instrumentach, ale także między innymi taka unikatowa propozycja, jak warsztaty z witrażu czy ceramiki. Natomiast też warte uwagi są warsztaty z szeroko pojętej sensoplastyki, sensoryki, czyli nasza motylarnia dla najmłodszych. Widzieliśmy także przepiękną salę koncertową, która jest naprawdę ogromna. Ogromna, nowoczesna i jest naszą wisienką na torcie. Rzeczywiście to jest ta największa i najbardziej spektakularna część inwestycji unijnej, czyli ultra nowoczesna sala koncertowa. Już mieliśmy okazję organizować tam i spektakle teatralne, i koncerty muzyczne największych gwiazd. I rzeczywiście robi wrażenie, a w sposób zdecydowany wzbogaca naszą ofertę. A podobno czeka tutaj na mieszkańców jeszcze niespodzianka. Jest miejsce bardzo nieoczywiste, czyli atrium, również które powstało po modernizacji. Miejsce niedostępne kiedyś dla Skierniewiczan, obecnie przestrzeń, która jest zadaszona. Miejsce, gdzie odbywają się mniejsze koncerty, wystawy, wernisaże, a na co dzień otwarta i dostępna, można się napić kawy, posiedzieć i zrelaksować. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. To ja dziękuję. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie tutaj wrócimy. Zajrzyjcie do nas, będziemy zaszczyceni. Dziękujemy. Dziękuję. A my udajemy się w podróż do kolejnego miejsca.
Korzystając z uprzejmości Instytutu, bo nasze dzieciaki są teraz w dobrych rękach i oglądają nasiona, mamy troszkę czasu, żeby porozmawiać. Panie Mariuszu, mam takie pytanie, ponieważ na stronie internetowej przeczytałem, że w Instytucie Ogrodnictwa powstało Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej, gdzie znajdują się nasiona rzadko występujące albo zagrożone wyginięciem. Czy coś więcej na ten temat mógłby nam powiedzieć? Tak, nasze Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej powstało w ramach projektu realizowanego przez Instytut Ogrodnictwa, finansowanego w 85% z funduszy europejskich. Celem centrum jest zgromadzenie kolekcji aktywnej zasobów genowych roślin ogrodniczych. Instytut Ogrodnictwa zgromadził w ciągu 40 lat ponad 10 tysięcy genotypów roślin ogrodniczych, głównie warzywnych. Docelowo nasze centrum może pomieścić około 30 tysięcy genotypów tych nasion roślin ogrodniczych. Panie Mariuszu, w pociągu czytałam również, że oprócz nowoczesnego budynku banku nasion na terenie obiektu powstały także inne pomieszczenia sfinansowane w ramach funduszy europejskich. Tak, to nasze centrum to jest właściwie cały obiekt. Bank nasion, o którym wspomnieliśmy, to jest jakby serce tego obiektu. Tam są możliwości przechowywania przez 50 do 150 lat bez rozmnożenia tych nasion. Natomiast znajdują się też pomieszczenia do czyszczenia nasion, pomieszczenia do suszenia nasion, do ich testowania ich jakości, a także laboratorium fizjologii nasion, które pozwala badać procesy związane ze starzeniem i przechowywaniem nasion roślin ogrodniczych. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. A z Wami widzimy się w kolejnym miejscu. Jesteśmy w Muzeum Historycznym Skierniewic, które również otrzymało wsparcie z funduszy europejskich. Znajduje się tutaj kilka wystaw. Historyczna, militarna, archeologiczna, etnograficzna, techniczna, biograficzna, martyrologiczna, przyrodnicza oraz sztuki. Instytucja ta zajmuje się upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz historycznego Skierniewic. Chodźmy do środka. Dzieciaki, chodźcie. Chodź. Samo muzeum w każdym miesiącu organizuje różnego rodzaju wydarzenia. Możecie tutaj przyjść na różnego rodzaju wernisaże, spotkania autorskie, a także wziąć udział w grach terenowych. Gry! My też chcemy zagrać! Tak, mamo! My też chcemy zagrać w gry! No dobrze, już dobrze, zagramy. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Powiat skierniewicki oferuje mnóstwo atrakcji dla zwiedzających, ale musicie tutaj przyjechać, żeby to odkryć. A jeśli jesteście ciekawi, jakie atrakcje warte odwiedzenia kryje województwo łódzkie, koniecznie oglądajcie kolejne odcinki naszego vloga. A my idziemy zwiedzać muzeum. Cześć!